Witam serdecznie, drogie skorpiony, na czytaniu tygodniowym. Już przecinamy tylko karty i już... Poprzecinajmy. Ja mówię przecinam, nie tachluję, nie tasuję, tylko przecinam karty. Bo to jest przecinanie energii, tak? Mieszanie jej. Powinnam się troszkę wypacykować, ale niedawno się wykąpałam, a mamy wieczór, więc już ani malować, ani fryzować się nie będę, słuchajcie. Zresztą ja zawsze jak Filipek z konopi wyskoczę do czytań. Oj. Dobra, lecimy co dla naszych skorpionków. Nowe uczucie, wejście w coś nowego, słuchajcie, jakieś wiadomości, czysta energia, sprostanie jakimś wymaganiom, oczyszczenie. Koniec okopywania się, słuchajcie, odkrycie wiadomości, jakaś podróż, coś fajnego, słuchajcie, jakaś walka o oczyszczenie, walka o oczyszczenie, walka o prawdę, ale czy walka, tak, walka tu będzie, słuchajcie, poddanie się wyrokom boskim. Słuchajcie, moje drogie skorpiony, na dwoje babka wróżyła, ale. Dla wolnych skorpionów nowa miłość, nowe uczucie lub tak naprawdę chęć pójścia w seksik, ale taki naprawdę wyuzdany, błah, taki wiecie, oczyszczam się z czegoś, jestem sam, jestem sama, to jest dla tych, które są samotne, tak, ale idę w czyste uczucie, idę z pełną energią, po prostu łaj, tam dzieje się, wola Boga, piekła nie ma, jak to się mówi, słuchajcie, jeżeli trygon ziemski i jeżeli trygon ognia, no to będzie się działo, słuchajcie, będzie się działo, jak to się mówi, nóżki się nie schodzą, tak, ale jest też tak, że dla wielu z Was jest to tak, jakbyście weszły w nową energię i to jest energia taka przynajmniej dwuletnia. Macie poza tym tak naprawdę, tak jakbyście coś przemyślały dla tych skorpionów, które były zranione. Zranione, były pozbawione partnera, tak, lub są tymi drugimi, ale powiem tak, to jest takie spięcie energii, zapoznanie kogoś, bo to jest ktoś, zapoznanie kogoś, kogoś starszego od siebie, słuchajcie, i wejście w taką ciepły taki powiew, bo ten as kielichów tutaj, on nie mówi o takim szybkim wejściu, tylko w takim delikatnym, waszym, a później są wiadomości, a później jest jeszcze walka, a później wraca ktoś z przeszłości, a później są awanturki, a później jest dojście do prawdy, a później jest jeszcze takie mielenie, słuchajcie, bo to jest to jest wszystko w tym tygodniu, to jest takie mielenie i do wiadomości, a ja to ci tyle dałem, a ja to ci tyle dałam, a ja to tyle z siebie dałem, a ja to tyle z siebie dałam i w końcu jest, nawet bym wręcz powiedziała, że będzie jakiś arbitrat w tym wszystkim, ale wy zachowujecie pięknie swoją energię, wracacie do siebie, czyli skupiacie, łapiecie to tak, jakbyście, drogie skorpiony, w tym tygodniu łapały siebie z dawnych lat, tak, z przeszłości, z dawnych lat zbierały swoją piękną siłę, weszły w swoją piękną energię, tak, tej szóstki kielichów, weszły w takie dostojeństwo, odkrywacie prawdę, być może prawdę o sobie, być może prawdę o partnerze, być może prawdę o pracy, bo tutaj też może być praca, ale macie totalne oczyszczenie, macie tak silne karty, że potrafi, takie będzie, u Was będzie tak totalny katarzis, że głowa mała. No mamy tak, mamy rydwan, mamy sąd ostateczny, mamy kapłana, słuchajcie, mamy kapłankę. I powrót, nie wiecie o tym, że wracacie do swojej pięknej energii, czyli skupiacie się, koniec, rozbiłem się, gdzieś tam się potworzyłem, znów mi ktoś tam, a to plota, a to coś mi tam, a to awantura, a to coś nie tak, a to znowu ślepa walka, koniec, ja idę teraz po prawdę, tak, jest ten rycerz, jeżeli przyjdzie Wam walczyć, słuchajcie, z wodnikiem, no to wygrywacie, jeżeli chodzi o kasę, to wygrywacie, tak, sąd jest, to tak jakby sprawy urzędowo-zawodowe były za Wami, czyli nie bójcie się, coś się zadzieje dobrego, coś, co tak naprawdę będzie na Waszą korzyść, da Wam się odbudować, może nowa praca, może nowy sposób zarobkowania, być może nowe podejście do partnera, do partnerki, tak, być może stworzenie siebie na nowo, jakichś relacji, ale jednocześnie lub to Wy, o Was jest odkryta tajemnica, czy z Wami związana tajemnica, ale równie dobrze to Wy odkrywacie jakąś tajemnicę i jest taka ulga, jest takie wyjście, odnowienie się, oczyszczenie się, a poza tym myślę, że wejdzie taki power, myślę, że będzie to środa, wtorek, środa, wejdzie taki power na takie tworzenie siebie, to tak jakbyście weszły w swoją taką najpiękniejszą energię, jaka tylko może być, drogie skorpiony, i takie pójście, i to będzie
jeżeli mnie oczerniłeś, dostaniesz za to burę, tak? Ja ci pokażę, po prostu pokazujecie tym, którzy was pokrzywdzili, pokazujecie, gdzie raki zimują. Nie boicie się już, nie boicie się, patrzycie tylko na osąd, jak to się mówi, boski, tak? Ludzie was nie obchodzą. Po prostu idziecie taranem do tego, mało tego, dzięki temu zyskujecie jakiś pieniążek, być może zyskujecie stanowisko, być może idziecie do nowej pracy, być może to wy wygrywacie tak naprawdę, ale najważniejsze jest to, najważniejsi jesteście wy w tym wszystkim, bo tworzycie się na nowo, bo stworzyliście się na nowo, coś odbudowaliście, dostaliście kolejną szansę w czymś, tak? Jeżeli byliście pokłóceni w związkach, no to znaleźliście i partner już nie chciał, tak? Czy był to ktoś, dotarliście, znaleźliście tą furteczkę, otworzyliście ją i jest wielka szansa na to, żeby stworzyć coś na nowo, coś na nowej podstawie, żeby już tego nie burzyć, tylko coś na nowej podstawie, z nowym ogniem, z nową perspektywą. Jeżeli chodzi o zdrówko, to usłuchajcie, uważajcie tylko, znaczy mogę powiedzieć tak, że mogą być stłuczki, tak? Moje drogie skorpionki, jakieś tam stłuczki, coś tam może się zadziać, jeżeli chodzi o komunikację, ale nic się złego nie zadziewa, słuchajcie, bo to bardziej się skończy na bla, 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 niż na jakimś, nie widzę tu jakiś tam potłuczeń, nic się złego, słuchajcie, nie zadziewa. Mogą boleć barki, ale to jest wszystko, co może, co tutaj, moi drodzy. Widzę, piękne macie karty. Karty to są karty życiowe, słuchajcie, podejmujecie, no widzę, ogólnie skorpion zawsze mi się kojarzy, ale i tutaj, tak jak widzę, to już są kolejne karty, gdzie dokonujecie pewnych transformacji, w coś wchodzicie, coś oczyszczacie, ale idziecie po prawdę, czy o sobie, czy o pracy, czy o innych, ale widzę, że tutaj jest totalne czyszczenie, słuchajcie, i pięknie wchodzicie na koło roku, na kolejne koło roku, przynajmniej na kolejne 2 lata. Jest to tak jakby przychodziło, dostałyście szansę w tym tygodniu i przychodzi do was taka szansa, nie wiem, czy jest to emocjonalne, czy jeżeli chodzi o pracę, podłóżcie to państwo pod siebie, bo przyjdzie coś, co sprawi, że o to zawalczycie, ale zawalczycie z pełną siłą. Jeżeli chodzi o oczyszczenie, to te oczyszczenie, ono też będzie i to będzie takie, że naprawdę niektórych dupska zabolą od tego, co powiecie, co zrobicie, jak się zachowacie, ale jest to wam bardzo, bardzo mocno potrzebne, bo nie wiecie o tym, że wchodzicie w swoją energię, spinacie tą energię i nawet nie będziecie wiedziały, kiedy pięknie, płynnie wejdziecie w siebie tak naprawdę, w swój żywioł i będziecie szczęśliwe i zadowolone z tego, bo będą wiadomości, będzie pieniążek, będzie odkrycie jakiejś tajemnicy i zejdzie z was całkowicie powietrze, bo będzie arbiter i zostawicie to tak naprawdę arbitrowi. Być może będzie to, może być to sędzia, może być prokurator, może być, nie wiem, policjant, może być to lekarz tak naprawdę, ale może być to osoba zupełnie prywatna, gdzieś tam postronna osoba, której coś dotyczy, ale wy musicie to wyłuszczyć, bo coś zostało skrzywione, źle zostało wypowiedziane. Tak to widzę, drogie skorpionki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania za tydzień. Pa!